Drugą rzecz, bardzo ważną, którą chcę wam powiedzieć, króciutko, to jest to, żebyście nie trzymali się uparcie jednej formy funkcjonowania. Ponieważ jest jeden Duch Święty, ale wiele sposobów Jego działania. I te wiele sposobów Jego działania nie dotyczy tylko działania przez ciebie, czyli darów Ducha Świętego i tak dalej, ale sposobów działania Ducha Świętego w tobie. Nie tylko przez ciebie, bo często ludzie to zamykają do tematu, że różne są formy obdarowań, a więc też różnie Duch Święty działa i są różne sposoby, przez które ja będę w tym Duchu Świętym wpływał na świat czy na Kościół. Ale Duch Święty działa różnie przez ciebie, w tobie. Nie tylko przez ciebie, ale w tobie. Ktoś kiedyś mądry powiedział, że jak nie działa twoja modlitwa, to musisz zmienić modlitwę. Zmienić modlitwę. Ludzie na przykład mówią, ja muszę zmienić jakieś, coś muszę w sobie zmienić. Modlitwę zmień. Wystarczy modlitwę zmienić wielokrotnie. Modlitwę. Rozumiesz? Musisz też zrozumieć, że w twoim życiu, chodząc z Bogiem, musisz być czujny na te różne rozwiązania, które muszą być, które są przeciwne często sobie. Bardzo przeciwne. Jezus mówi w jednym momencie, nie bierzcie ze sobą laski, nie bierzcie torby, nie bierzcie szaty na zmianę. Idźcie po prostu. Ale parę miesięcy później, tak, mówi do nich tak, macie miecze? Mamy dwa, wystarczy. On ich pyta o miecze, czy teraz mają. On im wcześniej mówi, żeby laski nawet nie brali, a teraz mówi do nich tak, jesteście uzbrojeni, nie? Trzeba się uzbroić. Widzisz, Duch Święty raz będzie wykorzystywał cały potencjał, który jest w tobie, a innym razem będziesz musiał się wycofać i nie zrobić nic. 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 W ogóle. Skapitulować. Skapitulować. Jednego dnia Duch Święty może do ciebie mówić, idź i walcz. A drugiego dnia ten sam Duch Święty w sytuacji, która może być podobna do tamtej, powie do ciebie, połóż się i poleż. I ty nie możesz powiedzieć, że coś jest lepsze czy gorsze. Rozumiesz? W jednej sytuacji Duch Święty będzie mówił do ciebie, uwalniaj wszystkie talenty swoje, całe obdarowanie, które masz, idź do przodu, rozumiesz jak przecinek, a w innym wypadku Duch Święty do ciebie powie, przestań w ogóle angażować się w coś. W ogóle. Przestań mówić, przestań działać, przestań tłumaczyć, przestań przekazywać. Bądź czujny na to, bardzo cię proszę. Jesteśmy, tak jak dzisiaj się tutaj modliliśmy, Agatka powiedziała, żebyśmy się cofnęli. I Duch Święty powiedział, jest nowa era. Powiedz ludziom, że wchodzimy w nową erę. Coraz lepiej słyszycie Ducha Świętego. Proszę, zwracaj uwagę na twój wzrost i zwracaj uwagę na to, że to On wydaje dyspozycję. On. Dla Niego nie ma schematu. To dla nas jest schemat. A rozumiesz, o co chodzi? Dla nas. Rozumiesz, to jest bardzo ważne, żebyś to zrozumiał. To schemat jest w głowach ludzi, a nie w głowach Boga. A człowiek musi zrobić dokładnie to, co on powie. Rozumiesz, nie? Jak usłyszysz od niego, tak, dyrektywę, to ją wykonaj. Wykonaj. I wtedy będziesz zwyciężał.